Cześć, witajcie z tej strony Ekspert i witam Was w kolejnym odcinku kanal Minus Pomarańczowy. W dzisiejszym odcinku omówię BKTV. BKTV to serbska stacja prywatna, która została uruchomiona 5 grudnia 1994 roku. Telewizja ta jest uważana jako jedna z najpopularniejszych telewizji prywatnych w Serbii. W kwietniu 2004 roku sygnał objął ponad 90% terytorium narodowości. W 2000, w 2000 roku w emisji były produkcje własne, mianowicie opery mydlane, takie jak Cer Czerni Gruja i Jelena, komedie i dramaty. Programami informacyjnymi tej stacji to Telefakt emitowany kilka razy dziennie, Naslowi emitowany co godzinę i Budilnik, czyli serbska wersja pytania na śniadanie. BKTV miał również być oficjalnym nadawcą Mistrzostw Świata FIFA 2006, lecz z powodu unieważnienia koncesji prawa do transmisji przejął serbski nadawca publiczny, czyli RTS. W dniu 17-lecia stacji 5 grudnia 2011 roku wznowiono częściowo transmisję w internecie. Kanał nazywał się BKTV News, a następnie BKTV yy, w Telefakt. Co do unieważnienia koncesji 25 kwietnia 2006 roku serbska agencja do spraw kontroli fal radiowych zawiesiła licencję na 30 dni. Powodem było naruszenie przepisów. Po północy w dniu 26 kwietnia lokalizacja kanału została zaatakowana przez policję i zakończono nadawanie stacji. Lecz w tym samym dniu większa ilość operatorów sieci kablowych usunęła BKTV ze swojej oferty. Ostateczne zakończenie nadawania miało miejsce 9 marca 2007 roku o godzinie 19.00. Najpopularniejszymi programami emitowanymi w tej telewizji była serbska wersja milionerów, czyli Željte Lida Decete Milioner i serbska wersja Najsłabszego Ogniewa, czyli Najsłabija Karyka. Logotyp tej stacji to czarna tarcza z granatowym odcieniem i metalicznymi obwodami wraz z metalicznym napisem BK. Ponowne uruchomienie stacji miało miejsce 11 października 2017 roku. I to by było na tyle jeżeli chodzi o PKTV, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kanał Minus Pomarańczowy.